I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. I tutaj sobie odpowiemy na pierwsze problemy albo tutaj zapytania ludzi, żeby nie powtarzać się w kolejnych dniach to, co napotkaliśmy na samym początku i jakie pytania zadajecie, jak zamówić właśnie tą książkę. Więc tutaj sobie odpowiemy raz a dobrze na to wszystko, żebyście po prostu wiedzieli, jak zamawiać, bo tam też były problemy natury. Ile za przesyłkę do danego kraju? Albo ktoś nie mógł znaleźć, że tylko jest Australia, USA, a gdzie jest Europa? Także tutaj troszeczkę pozmienialiśmy, żebyście mieli łatwiej do zobaczenia w tych ostatnich godzinach, żeby po prostu tutaj świetniej to Wam ułatwić. A z drugiej strony jestem zaskoczony tą liczbą, którą tutaj już, już mamy, więc dziękuję za zaufanie. Opowiem też o tym, co jeszcze dostaniecie za free, jeżeli zamówicie ją oczywiście przed sprzedaży. Najpierw zacznijmy od tego, na jakiej stronie możecie ją kupić. A więc, książkę w głowie twórcy Bitcoina. Tutaj się zastanowimy nad tym, czy piramida finansowa to jest, czy globalny system. To jest taki temat poboczny. To jest taki temat, który wyjaśnimy, czy Satoshi Nakamoto od swojej strony chciał to właśnie. Taki sposób gdzieś załatwić w kontekście piramidy finansowej czy globalnego systemu, ale to nie jest główny wątek tej książki. To jest dla tych wszystkich sceptyków spoza świata kryptowalut, którzy nie wierzą w ogóle w bitcoina, żeby może sprawdzili. A, mówiłem, że piramida finansowa, także tutaj te osoby zapraszam również do sprawdzenia, czy Satoshi Nakamoto od swojej strony myślał w tym kontekście. Jest wiele zawartych w tym przypadku wypowiedzi jego. Tutaj musimy. Do tego się odnieść. Jeżeli chcecie wejść na stronę, to jest albo www, tak jak nazwa książki, czyli w głowie twórcy Bitcoina bez polskich znaków.pl, tak? czyli w głowie twórcy bitcoina.pl lub mamy skrót wgtb.pl i to Was przekieruje po prostu na tą stronę. Także tutaj już jest wszystko poprawione. Teraz wejdźmy sobie na samą stronę, gdzie pierwsze zapytania tutaj miałem w ostatnich parunastu godzinach. Sprawdź koszt przesyłki. I tutaj mamy darmową wysyłkę na terenie Polski, tak? Ona jest tylko w przedsprzedaży na terenie Polski, a jeżeli chodzi o dostawę pozostałych krajów, jest od 45 zł. Czyli jeżeli mamy Niemcy, Albo Austria, to jest bliżej tych 45 zł, niż na przykład Wielka Brytania. Irlandia, to już mówiłem nie raz, to jest jakiś kosmos z wypłatami, także może warto sobie zamówić do kogoś w Polsce. Nawet polecam, żeby zamówić do kogoś w Polsce. Ktoś będzie leciał akurat samolotem, albo będziecie gdzieś na święta w Polsce. Nic tutaj się nie stanie, jeżeli sobie ją odbierzecie później. No bo 150 zł przy takiej cenie książki, to jest naprawdę... Podwójny wydatek, żeby do Irlandii wysłać. Wielka Brytania jest tańsza, zaraz sobie posprawdzamy te wszystkie ceny, ale tutaj pierwsza taka rubryka to jest od 45 zł. W Polsce jest za darmo, przed sprzedaży, którą będziemy kończyć, już patrzę na kalendarz, 28 października, czyli 28 października o godzinie 23.59 będzie koniec tej przedsprzedaży. I tutaj wszyscy, którzy przeczytają tą książkę, liczę właśnie na wasze. Wypowiedzi i recenzje z tej książki do kryptonalodu, czyli do tutaj YouTuberów, zrobię też specjalny kod, dzięki którym będą mogli zamówić. Bo ja nie chcę nikogo adresu tutaj w tym przypadku trzymać, więc oni też może zrecenzują tą książkę i opowiedzą się, czy to jest coś ciekawego, czy nie. I dla tych, którzy nie chcą w tej przedsprzedaży, można poczekać na recenzję i później też ewentualnie ją nabyć. Tutaj wiele osób pyta, dlaczego nie jest audiobook. Dlatego, że tak jak Satoshi powiedział, mamy swój proof of work. Musimy poświęcić czas na coś. Tak samo Bitcoin powstał. Poświęcamy nasz czas i energię na to, żeby Bitcoin tworzył ten system, o którym mówił twórca Bitcoina. Tak samo mamy w przypadku tej książki. Waszym proof of work jest przeczytanie tej książki. Dlaczego? Bo tu mamy takie ciekawe zestawienie wykresów, które będzie wam trudno znaleźć gdziekolwiek, jeżeli chodzi o historię skalowalności, jakie się już pojawiały w 2015-2016 roku, a w audiobooku nie jestem w stanie, jeszcze nie czytałem audiobooka, znaczy inaczej, nie słuchałem audiobooka, który miałby gdzieś w osobnym pliku te wszystkie graficzne projekty czy wykresy, które tutaj są zawarte w tej książce. Jest ich około, około 50, ale są bardzo ważne w stosunku do moich wypowiedzi i Satoshi'ego, gdzie pokazujemy, co się działo też na przestrzeni tych ostatnich lat. Dlatego dla wszystkich, którzy kupią w przedsprzedaży, tutaj do, dołączymy to za chwilę. Będzie też dodany audiobook, ale on wyjdzie na 12. lecie pierwszego bloku, bardziej bloku 0 Bitcoina o nazwie Genesis. To będzie 3 stycznia 2022 roku. I wtedy te osoby, które zrobiły sobie już proof of work, przeczytały, wiedzą, gdzie są te wykresy, mogą za darmo dostać te osoby w przedsprzedaży, jeszcze raz potwierdzam, te osoby sprzed sprzedaży dostaną za darmo też audiobooka, który wyjdzie 3 stycznia. I wtedy macie czas na poświęcenie w waszym przypadku. Czyli jak ją zamówić, bo też tutaj się pojawiały takie problemy. Wchodzimy na kup w przedsprzedaży, wtedy wchodzimy na kup. Teraz przechodzimy na koszyk, gdzie tutaj pojawiały się pierwsze problemy. Najpierw powiedzmy sobie o. Kurierze DPD. Dopisaliśmy tutaj Polska i Europa, bo niektórzy wchodzili od razu na pozostałe kraje i zastanawiali się w wysyłce zagranicznej, gdzie to na przykład jest przy tej wysyłce zagranicznej na przykład Wielka Brytania. Tu są te kraje pozostałe poza Unią Europejską, czyli Stany Zjednoczone. Od razu ceny to są 94 zł. Kanada, 94 zł. Australia, 98. Szwajcaria. 92 i Norwegia też jest 92. Norwegię tak samo bym polecał tutaj ludziom, którzy przesyłają do Polski za darmo, gdzieś może inną metodą. Jest to łatwe. Ja tutaj nie biorę ani grosza za przesyłkę. Tutaj nie jest nic z mojej strony. To jest dodane przez DPD, przez pocztę, które wysyłają do tych krajów. Jeżeli chodzi o resztę, którą teraz dodaliśmy, to jest kurier DPD Polska i Europa. I tu sobie wchodzimy. Jeżeli zamawiamy na Polskę, mamy oczywiście za 0 zł. Ale jeżeli sobie wybierzemy Czechy, no to mamy 45 zł. Na przykład, o czym mówiłem, od 45 zł. Słowacja 48. Niemcy, bo też są takie osoby, 51. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, 70 zł. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze dalej, mamy inne kraje, już wszystkich nie będę czytał. No, Portugalia na przykład jest droga. Nie wiem dlaczego. 128 zł. I teraz trzeba się zastanowić, czy nie lepiej wysłać tego do Polski i ktoś wam ewentualnie gdzieś weźmie. A Irlandia to jest kosmos, tak jak tutaj mówiłem. Zobaczmy jeszcze raz. Irlandia to już tanie by się opłacało, chyba wysłać do Wielkiej Brytanii, a potem Royal Mailem. Z doświadczenia, chyba to wiem wysłać do Irlandii. To by było tanie. 128 zł. O, to nie jest 150, ale 128 zł za Irlandię. I tutaj jest w tym kurierze DPD. Pamiętacie, to jest Polska i Europa, a Polska jest oczywiście za darmo. No i do tego dochodzą też paczkomaty. Paczkomaty też są za darmo, bo tu jest tylko Polska, więc nie ma tutaj niczego więcej do dodania. Wiele osób pyta, jaką metodę tutaj wybrać, żeby zapłacić kartą kredytową lub można powiedzieć debetową, tak? Czyli wybieramy albo Tipay, albo PayPal. W metodzie na Tipay mamy też PayPal i tylko za pomocą Paypala można bez logowania się nawet do Paypala, bo widziałem taką opcję. Wprowadzić tylko dane swojej karty, adres, najlepiej, żeby był ten sam co tutaj tej dostawy, tak? I wtedy po prostu zapłacicie kartą debetową lub kredytową. Już tutaj nie podpisywałem osobnego kontraktu z Lawonem, bo, bo bym naprawdę tutaj nie wiem, jeszcze musiał poczekać z tym wszystkim. A już chciałem to wydać, żeby mieć jak najszybciej tej daty wysłania tej książki. Czyli będziemy wysyłać ją w okolicach 31 października. Pierwsze osoby będą gdzieś tam dostawać po tej dacie raczej, bo zakończymy przed sprzedaż 28, jak gdzieś tam się znajdę na podpisywaniu. Więc na takiej zasadzie to będziemy. Przekazywać. Jeżeli chodzi o komentarze, też tutaj na kanale, które się ostatnio pojawiły. Dariusz zapytał, czy ta książka oznacza również ujawnienie się Feniksa. Ja bym tutaj polemizował, bo niektórzy tutaj widzą Fenia po lewej, ale ja bym wrócił do Satoshiego Nakamoto, to o czym nam mówił. Czyli mamy tutaj okładkę, którą nie będę wam przedstawiał, co ona oznacza. W kolejnych audycjach, gdzie będę podsuwał wam ewentualnie, co ona może oznaczać, pewnie już wiecie. Możecie dodać komentarz. Co oznacza ta okładka, bo jaki symbol wydaje, ale wydaje mi się, że Fenix jest wystarczająco na tym zdjęciu prywatny, nie mylić z oczywiście osobą publiczną lub w drugą stronę anonimową, żeby po prostu być tutaj od, od razu uwidoczniony. Także to nie jest ujawnienie się Fenixa, tylko bardziej chodzi tutaj o symbol. To, o czym mówił Satoshi Nakamoto. Pewnie niektórzy już będą wiedzieć mniej więcej o co chodzi. Dominik BTC zauważa, żeby przypomnieć ludziom, że jest tylko 21 milionów egzemplarzy tej książki. Nawet jakby każdy Polak chciał kupić, to nie starczy dla połowy. Postar <grym> Także spokojnie, nikt chyba jeszcze w Polsce nie sprzedał 21 milionów książek. Chyba, żeby to była, nie wiem, Biblia, jakaś yy, znana książka, podręcznik szkolny. Wątpię nawet, żeby to było 27 milionów. Książek. W Polsce 10 tysięcy to jest bestseller, także 10 tysięcy by było naprawdę super, 2 tysiące, cokolwiek. Ta książka wyszła tylko dlatego, że takiej pozycji w Polsce jeszcze nie było. Było wiele książek i tutaj też dwie polecam w tej książce, jeżeli chodzi o oczywiście naszego Kamila, jeszcze jedna dodatkowa książka, która mówi nam ale nie chcę tutaj zdradzać, jakie to książki polecam ale wiele książek powstało tylko przy bumie. Bitcoina, wtedy, kiedy był po 20 tysięcy dolarów, i to wtedy nie jest cud wydać książkę na poprzednich opisach różnych autorów. Yy, powiedzmy, czy nawet tutaj w przypadku tych książek, no tych newsów, które się wydarzały wtedy, tak? Bo to fajnie jest wejść na hypie, wydać książkę. Trudniej jest wydać książkę dzisiaj, gdzie pomału, ta wiara. W bitcoina jest różna. tak? Niektórzy mówią, że dojdziemy do 20 za chwilę, 30, 50 tysięcy, a inni mówią, nie, nie będziemy koło 10, 11 tak fruwać. Więc tutaj ta książka jest tylko napisana od strony na Nakamoto. To, co nam pozostawił white paper, też jeżeli chodzi o bitcoina, wytłumaczony i najważniejsze, historia skalowalności, oprócz Satoshi'ego oczywiście. Bo to jest książka, którą tak jak tutaj napisałem, albo będą osoby, które kupią ją na czas, albo osoby, którzy kupią ją za późno i stwierdzą po latach, dlaczego tej książki nie przeczytałem wcześniej i z tym się utożsamiam. W książce zobaczycie też motto Feniksa, które jest tutaj zapisane, czyli na tym moccie, można tak powiedzieć, będę się podpisywał. To jest pierwsza, pierwsza strona książki, żebyście wiedzieli, i to motto brzmi: cały obraz gry czy faktów można poznać dopiero wtedy, gdy obserwuje się dwie strony płotu, bez tworzenia religii czy jednostronnych opinii. Dlatego zapraszam, nie macie tyłu książki tutaj nigdzie. Ehm, pokażę może część tyłu. W głowie twórcy bitcoina, o nie, kolejna książka o bitcoinie. Niezupełnie, takiej jeszcze nie było. Nie powstała bowiem do tej pory książka, w której zostały opisywane by dogłębne cytaty twórcy bitcoina oraz artykuł który przeczytał przed zniknięciem Satoshi Nakamoto. A co najważniejsze, nie było na rynku wydawniczym pozycji, która przedstawiała historię walki o skalowalność w systemie Bitcoina. W tej książce przeniesie się wraz z autorem do czasów poprzedzających zniknięcie twórcy najsłynniejszej kryptowaluty, który wypowiadał się na temat wizji, jaką chciał przekazać dzięki serii cytatów oraz swojego dzieła. Resztę macie już w opisie, tutaj na 21 dni dostępu tej sprzedaży darmowej, oczywiście, tak? Niektórzy też zastanawiali się, czy będzie tańsza ta książka w przyszłości. Prędzej ona zniknie niż będzie tańsza, tak jak tutaj w przypadku różnych wielu pozycji, książek. Ja nie wiem, czy w momencie, kiedy wjadę do Stanów Zjednoczonych, tutaj z, zmniejszymy tą sprzedaż, czy po prostu ona zniknie wtedy, bo nie wiem, czy to jest 7 miesięcy, 5, 8, także zobaczymy, zobaczymy. Jest czas, na razie nic tutaj się nie zmienia, 27 dni, na tym się skupiamy, a co będzie później? Nie, raczej tutaj będzie cały czas ta sama cena ewentualnie, a wy możecie podjąć decyzję, czy warto, czy nie warto? Także mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy sobie na te wszystkie pytania wasze, które jak to zamówić, dlaczego nie ma mojego kraju, dlaczego już tutaj pozmienialiśmy, bo nie było pewnych um, spraw wcześniej tutaj dodanych. No i macie opcje PayPala, Blika, Wizę, Mastercard i Tipea. Tipej możecie użyć swojego banku w Polsce, tak? Czyli tych szybkich. Transferów, logujecie się na przykład na Santander czy inny banki, i bardzo łatwo możecie to zrobić. Także na spokojnie możecie poczekać, możecie poczekać i wtedy ja bym wolał, żeby ta książka sprzedała się w większej ilości z recenzji, a nie z tego, że macie zaufanie do Fenia, bo tutaj na tym mi najbardziej zależy. A ja już tutaj postąpiłem tak, że w przypadku patronów wysłałem im specjalny kod za to, że byli ze mną od samego początku no i oni będą mieli dewizę. Do mojej inwestycji, bo tam będzie coś ciekawego dodane, gdzie sprawdzimy sobie po dwóch, trzech latach, jak zainwestował Fenix, czytając tą książkę, bardziej już mając ją w głowie, zanim ją tutaj przedstawił Wam. Także mamy to wszystko. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie: zostańcie z Bitcoinem.